Nie było trudne, ale jednak stres był. Średnio, w miarę, ale myślałem, że będzie trudniejszy. Zadania były raczej na umiejętność myślenia, a nie naukę. Były zadania z biologii, dużo. Był obieg krwi. Było trzeba wskazać, w których krajach jaka jest tam szata przyrodnicza. Najgorzej było z chemią i z biologią. Dużo było pytań z geografii. Była podane średnica kulki i ile Ania ulepiła kulek z dwóch walców o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Były podane taryfy telefonów i cena, opłata miesięczna i opłata za każdą minutę i w której taryfie będzie taniej, jeżeli będziemy rozmawiać określoną ilość minut. No było na przykład z prądem i z natężeniem prądu ogólnie. Dużo fizyka to prąd był. Była biologia krwiobieg człowieka. Reakcje chemiczne były i obieg węgla w przyrodzie na przykład. Z włosów było pytanie o województwach. Trzeba było zaznaczone cyframi na mapce województwa. Trzeba było napisać, jakie to jest województwo. I jeszcze trzeba było określić, jakie to jest województwo. Czy dolnośląskie, czy podkarpackie. Największy problem sprawiły mi zadanie z matmy. Bodajże chyba było objętość walca i kuli. No i tam było na 4 punkty. No ale chyba mam nadzieję, że dobrze zrobiłam to. Przedostatnie zadanie to było po prostu każdemu wyszedł całkiem inny wynik. I więc właściwie nie wiemy, czego się spodziewać. Może po prostu nie spodziewaliśmy się takich zadań bardziej. Były niektóre pytania, które były naprawdę bardzo proste z poziomu jeszcze pierwsza gimnazjum, druga nawet. Nie, był strasznie trudne. Nie spodziewałam się czegoś trudniejszego.